Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotykamy się na pięknych plażach w Sopocie na akcji Active Summer wraz z Radiem Z i klubem sportowym Pure Jatomi Fitness. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Państwu zaprezentować, jak mieć piękne, smukłe, zgrabne nogi. Pewnie to dla Pani będzie bardzo interesująca sprawa. Trzeba pamiętać, że przed każdym treningiem należy zrobić rozgrzewkę. Więc na początku zaprezentuję króciutką rozgrzewkę, która będzie adekwatna do późniejszego treningu wzmacniającego naszych nóg. No to zaczynamy. Najpierw się rozgrzejemy. Delikatny bieg. Tę rozgrzewkę możecie zrobić przez 3-4 minuty do 5, w zależności od długości Waszego późniejszego treningu. Kilka kolan w górę, tak zwanego skip A. Napiąć trzeba brzuch, otworzyć klatkę piersiową, kilka uderzeń pięt o pośladki, po to, żeby dotlenić wszystkie mięśnie w naszym ciele, po to, żeby rozruszać troszeczkę mocniej serce i żeby tętno nam zaczęło mocniej bić i żeby krew była pompowana szybciej do mięśni. Cały czas regularnie oddychacie, nosem wdech, wydech ustami, kolana w górę. Po takim biegu rozgrzewkowym należy zrobić kilka przeskoków, tak zwanych jumping jack, czyli pajaców. Załóżmy, że rozgrzewka się dobiega końca. Powolutku przechodzicie do lekkiego biegu, potem do lekkiego marszu i możecie przejść do lekkiego przenoszenia ciężaru ciała po to, żeby zrobić delikatny press stretching, tak zwany stretching dynamiczny, przed treningiem wzmacniającym. Należy porozciągać delikatnie mięśnie nóg, przy mięśnie wewnętrzne, przy wodziciele. Klatka piersiowa jest otwarta i regularnie oddychać. Super. Należy otworzyć klatkę, wziąć wdech, zrolować kręgosłup. Pamiętajcie, że głowa po rozgrzewce powinna być w górze. Jeszcze raz, zwężcie nogi. Rozciągniemy mięsień czworogłowy, mięsień z przodu uda, kolana razem, biodra do przodu i rzepką trzeba pociągnąć w dół do podłogi. Po mięśniu czworogłowym rozciągam mięsień dwugłowy uda. Prostujecie nogę z przodu, pośladek nogi z przodu musi iść daleko do tyłu. Mięsień dwugłowy. Łydka Achilles też należy rozciągnąć. Podciągnijcie palce, otwórzcie klatkę piersiową, nie pochylajcie się absolutnie mocno do przodu. Postawcie prawą stopę i zmieńcie na lewą. Lewa pięta do pośladka, biodra do przodu. Oddychajcie, trzymajcie równowagę. Rzepką pociągnijcie w dół do podłogi, rozciągniecie mięsień z przodu uda, mięsień czworogłowy i delikatnie zginacze biodrowe. Lewa noga do przodu, lewy pośladek idzie mocno do tyłu po to, żeby rozciągnąć mięśnie z tyłu uda. Klatka w górze, proszę się nigdy nie garbić, ponieważ wtedy obciążacie odcinek, każdy odcinek kręgosłupa. Palce na siebie, łydka, Achilles dociągnąć. Tak jest. Klatka jeszcze w dół, wdech i wydech. No dobrze, gotowi do treningu wzmacniającego mięśnie nóg? To zaczynamy. Pierwszym podstawowym ćwiczeniem, bardzo łatwym, myślę, że wszyscy mogą go zrobić w każdej sytuacji, jest przysiad, tak zwany squat. Chciałabym, żebyście stopy ustawili na szerokość swoich kości miednicznych. Jeśli czujecie, że wygodniej Wam będzie troszeczkę szerzej rozstawić, to możecie jedną piętę odsunąć i wtedy palce delikatnie na zewnątrz skierować, dobrze? Podstawowa wersja to stopy w linii z biodrami, Waszymi kolcami biodrowymi. Otwieracie klatkę piersiową, plecy proste, trzeba koniecznie napiąć mięśnie brzucha. Wziąć wdech schodząc na dół. Pamiętajcie, że to jest ćwiczenie na mięśnie nóg pośladków, dlatego biodra mają zejść na dół, klatka piersiowa ma zejść, wyjść w górze cały czas, być dobrze. Robicie wdech i wypychając się mocno od podłogi, gdziekolwiek jesteście, zrobić wydech, spiąć pośladki przy wyjściu w górę. Pokażę zaraz za momencik jeszcze bokiem to ćwiczenie, dobrze? Pamiętajcie o napiętym brzuchu, wdech i wydech. Przysiad wykonany z rękoma w przód może być znacznie łatwiejszy dla osób, które nie mogą utrzymać równowagi. Wdech i wydech. To samo ćwiczenie zaprezentuję bokiem. Zawsze możecie sobie znaleźć jakieś lustro i poobserwować swoją sylwetkę, żeby ewentualnie ją skorygować. Pamiętajcie o tym, żeby kolana i stopy były zawsze w jednej linii, żeby kolana nie uciekały do środka. Klatka do przodu, robicie wdech, schodzicie na dół. Biodra schodzą do linii z kolanami. Jak możecie, to możecie ewentualnie troszkę niżej. Kolana, stopy, jedna linia z biodrami. I wracacie. Spinacie lekko pośladki, napinając mięśnie pośladkowe wielki. Wdech i wydech. Brzuch napięty, pośladki napinasz. Wdech i wydech. Pamiętacie, klatka piersiowa ciągnie w przód tam, gdzie jesteście. Do lustra, do ściany, do koleżanki czy do kolegi. Wdech i wydech. Kolejnym ćwiczeniem, które pokażę na mięśnie nóg i pośladków, mięśnie z całych nóg będą pracowały, również zaangażuję mięśnie z tyłu uda, mięśnie dwugłowe, to będzie wypad.
pierwszym wypadem będzie ten wypad łatwiejszy, czyli wypad w tył. Stopy tak samo ustawione w linii z biodrami, kolce biodrowe, klatka piersiowa otwarta, brzuch napięty. Prawą nogę wysuwacie do tyłu, tak żeby była w jednej linii z biodrem i z kolanem. Pięta jest z tyłu uniesiona. Trzymamy równowagę. Schodzimy w dół, tak żeby biodra zeszły na dół, kolano, stopa było w jednej linii, jedno i drugie. I wracamy. Wdech. I powtarzamy. Spinamy pośladki przy wyjściu w górę. W dół, góra i wracasz. Wdech. Trzymasz klatkę piersiową otwartą, cały czas kontrolujesz oddech. Tył, dół, góra, powrót. Jeszcze tył, dół, góra, powrót i jeszcze raz. I wracamy. Przysiadów proszę wykonać od 10 do 20, ewentualnie jeśli czujecie się na siłach, możecie zrobić troszeczkę więcej. Wypady należy zawsze zrobić symetrycznie, czyli tyle samo powtórzeń na prawą i tyle samo na lewą nogę. Może to być 10, 15, 20 na prawą, 10, 15, 20 na nogę lewą. Jest to trening z obciążeniem własnego ciała, nie bierzecie na razie żadnych obciążeń, także nie martwcie się, że Wam bardzo mięśnie urosną. Nic podobnego. Wzmocnijcie nogi, ukształtujecie sylwetkę i wyrzeźbicie te mięśnie. Myślę, że każdy z nas chciałby mieć ładne, wysmuklone i wyrzeźbione nogi. Także zapraszam serdecznie na część dalszą, której pokażę inne ćwiczenie, może już troszeczkę trudniejsze, ale zawsze warto próbować. Kolejnym ćwiczeniem, które wysmukli nam nogi i wyrzeźbi oczywiście też pośladki mięśni nóg, będą wypady do przodu. Pokażę Wam to w formie dynamicznej, czyli w krokach do przodu, nie w miejscu, co w marszu w przód. Zaczynamy od wypchnięcia nogi do przodu, zejścia w dół, powrót i to samo druga noga. Wypchnij, zejdź na dół, wypchnij się z nogi z przodu i wróć. I jeszcze raz w przód, zejdź na dół i wróć. Pokażę również Wam bokiem, żebyście widzieli, jak należy korygować swoją sylwetkę, dobrze? Stopy ustawione na szerokość bioder, wypychasz nogę. Pamiętaj, że biodro zawsze musi zejść w dół. Kolano z przodu powinno być zawsze w linii ze stopą, nie wychodzić w przód. Biodra na dół, wypchnij się zawsze z nogi z przodu, żeby popracował Twój mięsień pośladkowy. Super. I wracamy. Ekstra. Kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie z dodatkiem plyometrii, bardziej dynamiczne. Będzie przysiad z wyskokiem i lądowaniem. Ustawiamy się, zaczynamy od przysiadu. Robimy przysiad, dodajemy wyskok i lądowanie na całych stopach. Hop, wdech, hop, hop i w górę. Jest to ćwiczenie dynamiczne i pamiętajcie, żebyście lądowali zawsze na całych stopach i Wasze lądowanie ma być pozycją do przysiadu. Jeszcze raz Wam pokażę bokiem, po to, żeby łatwiej Wam wykonać było to ćwiczenie samemu, dobrze? Stajemy bokiem, brzuch napięty, klatka piersiowa otwarta. Robimy przysiad, wyskakujemy i lądujemy jak do przysiadu. Wdech, hop, 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 hop i w górę. Mam nadzieję, że wykonacie to ćwiczenie od 10 do 15, a nawet 20 powtórzeń i nie złapiecie zadyszki, tak jak ja w tym momencie. Pamiętajcie, żeby nie przeciążać swojego organizmu, swoich mięśni i zawsze treningi siłowe tego typu, wzmacniające nasze mięśnie, przedzielać treningami aerobowymi, cardio, czyli rowerek, bieganie w terenie na plaży, co pozwoli Wam dodatkowo spalić tkankę tłuszczową podskórną i dodatkowo przyspieszyć pojawienie się smukłych i pięknych nóg. Zapraszam na kolejne odcinki wraz z Radiem Z i klubem Pure Gentleman Fitness. Życzę owocnych treningów. Do zobaczenia!